Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym materiale, ja wiem, vlogu, pogadance, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie, słuchajcie, chciałem wam o czymś powiedzieć, o czymś, co myślałem, że jest błahe, że jest ogólnie wiadome i tak dalej, ale myślę, że o takich rzeczach błahych też warto mówić, też warto zwracać na nie uwagę. O czym wspomniano mi i przypomniano na wczorajszym live, za co serdecznie dziękuję, o czym wiedziałem wcześniej, ale nigdy chyba nie miałem okazji wam o tym powiedzieć. Na ten temat się wypowiedzieć oczywiście. Ostatni jakiś taki poważniejszy vlog u mnie był na temat zazdrości, na temat tego, wiecie, człowiek człowiekowi wilkiem i tak dalej. Ale takie osoby raczej nie są warte naszej uwagi. Nie są warte naszej uwagi, bo... No bo czemu byśmy chcieli być otaczani ludźmi, no wiadomo, że może i to słowo jest przesadzone, ale ludźmi takimi złymi, toksycznymi troszeczkę. I to co jest takie, mi się zdaje, właśnie błahe i ogólnie wiadome, a o czym często się nie mówi, na co często się nie zwraca tak bardzo uwagi, czego się nie docenia, to, że oczywiście moja subiektywna opinia to jest, ale, i może być to często złudne, ale ludzie, człowieka dobrego, człowieka, który warty jest naszej uwagi, często charakteryzują dwa szczere, jeżeli mamy pewność, że to jest szczere, dwa szczere słowa. Mianowicie przepraszam i dziękuję. Myślę, że te dwa słowa definiują jakoś człowieka, który jest warty, jak już wspomniałem, naszej uwagi. O czym się często nie mówi i o czym się często tego nie docenia. I to jest akurat pewne. To jest pewne, że tego się często nie docenia, na to się nie zwraca uwagi. Bo myślimy, że to jest takie wiadome, tak? Ale nie, bo często jest... Znaczy coraz mniej na świecie jest ludzi, którzy potrafią takie rzeczy, powiedzieć. Szczerze oczywiście. I dlaczego o tym mówię, słuchajcie? Właśnie dlaczego o tym przypomniałem sobie i dlaczego o tym chcę powiedzieć. I dlaczego o tym mówię tak naprawdę. Bo wczoraj się wywiązała też na czacie taka dyskusja, że ktoś wszedł na czat chyba nowy i mówi, że wszyscy są tutaj dla siebie na tym czacie tacy mili i tacy uprzejmi i tak dalej. No ja stwierdziłem, że kurczę, no faktycznie, ale tak jest zawsze, tak jest pod wszystkimi moimi filmami, tak jest z wami, moimi widzami, bo cieszę się, że mam was widzów, którzy jesteście dobrymi ludźmi, tak mi się zdaje. Dlaczego tak twierdzę? No nie znam każdego z was osobiście, ale obserwuję wszystkie komentarze pod zdjęciami na Facebooku, na Instagramie, w komentarzach pod filmami na YouTubie. I widzę, że jest, można powiedzieć, porządek i są to dobrzy ludzie. Dlaczego? Być może dlatego, że nie jestem sam jakiś przebojowy, rozrywkowy, nie jestem wulgarny, bo wtedy bym ściągał do siebie podobnych sobie ludzi, prawda? Ale jestem, tak mi się zdaje, normalny, jestem sobą i zawsze chciałem sobą być. Wiadomo, że czasami jakieś odpały się wkręcą, ale nie o to chodzi. I ja właśnie z tej okazji, można nawiązać się też do okazji, bez okazji też, chciałem powitać wszystkich nowych widzów i wszystkim nowym, starym i pewnie przyszłym widzom, mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję za to, że jesteście i za to, że mnie wspieracie, za to, że radzicie, za to, że krytykujecie czasami, oczywiście konstruktywnie można powiedzieć, chociaż bardzo nie lubię tego słowa. Za to, że się udzielacie w komentarzach, za lajki na Facebooku, na Instagramie, za dobre komentarze tak naprawdę, bo mówię, to jest dobra atmosfera. I też dziękuję bardzo wszystkim za to, że zostawili jakąś tą subskrypcję u mnie na kanale i być może już nie wrócili. Bo być może zainteresował ich jeden mój materiał. Ale za to też dziękuję, słuchajcie. Za to też dziękuję, dlatego nie mam jakichś tam wielkich zastrzeżeń do tego, że wyświetleń jest tyle, a subskrypcji mam tyle. Tak bywa. I właśnie też z tej okazji, przy okazji, za niedługo kliknie nam 9000 lajków na Facebooku i jest tutaj teraz w tym momencie ponad 65000 subskrypcji na YouTubie. To o czym świadczy i mam nadzieję, że właśnie wszyscy ci ludzie, którzy zostawili u mnie
jakiegoś tam lajka, jakiegoś tam followa, jakiegoś tam, jakąś tam subskrypcję, są w porządku i myślę, że są, za co dziękuję. Można też podziękować osobom właśnie tym, którzy się nie udzielają, bo wiadomo, czasami jest tak, że ktoś obejrzy film, a nie zostawi nic po sobie, żadnego lajka, żadnego komentarza, ale ogląda i ja wiem, czy ufa mi, ale w każdym razie docenia, myślę, że zainteresował się moimi materiałami. Także za to wszystko serdecznie dziękuję. I kurczę, mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Mam nadzieję, że ta atmosfera między nami i między wami będzie trwała nadal. No, także troszeczkę się wzruszyłem. Przepraszam i to było na tyle. Przepraszam za jakieś jąkanie i za jakieś kręcenie się w kółko, ale myślę, że wiecie, co chciałem wam przekazać. Po prostu, w skrócie. Bądźcie dobrymi ludźmi, którzy potrafią powiedzieć dziękuję i przepraszam. I ja wam serdecznie właśnie dziękuję za to, że jesteście. Do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.